Geje ubierają się jak kobiety. Każdy gej kocha się malować. Bycie gejem to choroba. Cześć, ja jestem Piotrek, jest oczywiście ze mną Kasper, jak zawsze, no i dzisiaj sobie sprawdzimy, czy jesteśmy takim stereotypowym gejem. Jeśli ktoś nie ty wie... Ty na pewno nie, ty wyglądasz jakbyś był hetero. Jeśli ktoś nie wie, to od 2 lat jesteśmy w związku, a teraz sprawdzimy, czy pasujemy do takiego opisu standardowego geja. Przygotowałem sobie taką listę z Instagrama i z internetu ogólnie, co ludzie myślą, jak mówią słowo gej. Geje mają piskliwy głosik. Co jest? Geje mają piskliwy głosik. Czy ja mam piskliwy głosik? Chyba nie, ale może mi się troszkę od coming outu zmienił głosik. Czy ty masz piskliwy? Trochę bardziej, na pewno. Zależy od sytuacji. Jeżeli czuję, że robię coś mega gejowego, to w sumie mi się zmienia. Tak? To tak działa? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że... Nie wiem, tak szczerze. Każdy gej chodzi na parady równości. My nie byliśmy. No akurat w naszym przypadku się to nie sprawdza. Ja zawsze chciałem pójść na taką paradę, chociażby zobaczyć, jak to wygląda. No ale nie mieliśmy okazji. Może kiedyś pójdziemy. Każdy gej chodzi do gejowskich klubów. No być może taki gej, który szuka partnera, chodzi, no... Tak jak normalne osoby, nie? Chyba też mi się tak wydaje. W sensie ja nigdy też nie byłem w klubie, ale wydaje mi się, że osoby, które są hetero, też chodzą do klubów. Tak, tylko że w gejowskim klubie chyba jest łatwiej znaleźć geja, a nie trzeba jakby się domyślać, czy ktoś jest gejem, czy nie. Ja osobiście nie byłem nigdy w gejowskim klubie, Kasper też, bo jeszcze nie może, nie ma 18, ale już niedługo będzie miał, z 1,5 roku. Chciałbyś się kiedyś wybrać do takiego klubu? Nie jestem zbyt antyspołeczny, żeby w ogóle widzieć ludzi. Piona. Geje ubierają się jak kobiety. No może ten kolor nie jest za bardzo męski, ale mi osobiście się podoba. Nie no, jeśli chodzi o nasz wygląd, to staram się ubierać tak standardowo. Ja jako osoba, która jakby ciekawi się modą, jakby lubię po prostu patrzeć na jakieś nowe ubrania czy coś, trochę mnie denerwuje to, że jakby męska garderoba jest taka ograniczona, że można założyć bluzę albo koszulkę, ale z drugiej strony mi się to podoba i no. Ale gdybyś miał możliwość, to chodziłbyś na przykład w spódniczkach? Nie. Znaczy to nie byłoby moim stylem, ja po prostu chciałbym, żeby były jakieś inne bluzy. Niech sobie każdy chodzi jak chce oczywiście, ale... No jakby to, ja nie czuję tego stylu, nie mógłbym się ubierać no, jak kobieta w ogóle. Prawda, ale to po prostu jest nasze gusta. No tak, każdy jest inny. Każdy gej kocha się malować. Kochasz się malować? Jedyne co ja mam wspólnego z makijażem, to czasami przed filmem sobie popudruję twarz, ale już tak tego bardzo dawno nie robiłem. Ja nie lubię się malować, bo boję się, że od tego pryszcze wychodzą, ale to jest chyba kolejny stereotyp i chyba nie wychodzą. Ja miałem przez chwilę trądzik i po prostu bardzo się tego wstydziłem i sobie nakładałem trochę podkładów, żeby tego nie było widać. Byłem u dermatologa, to wszystko zeszło i już od tego momentu w ogóle nic takiego nie robię. A jeśli chodzi o nakładanie, nie wiem, takiego większego make-upu, jak cienie na oczach czy coś, po prostu to nie jest w moim stylu. Ale może właśnie coś jest z tym trądzikiem, że po prostu jeśli ktoś faktycznie ma jakieś problemy skórne, to chętnie to robi. No nam się poszczęściło, nie mamy aż takich problemów skórnych, żeby się malować. Ale mimo wszystko niech każdy się maluje albo nie maluje jak chce. Boże, whatever. Geje podrywają każdego chłopaka. Dosłownie każdego, który się rusza po tej planecie. Nieważne czy jest homo, czy jest hetero. Wiesz, ja kiedyś miałem taką sytuację. Kolega mi mówił, że akceptuje mnie, dopóki jakby się do niego nie zacznę dobierać. Ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie boją się tego, że jak ktoś jest gejem, to automatycznie patrzy na nich tak. I mi się wydaje, że to przez to, że jakby osoby hetero może same takie są. Że jak widzą tylko kobietę, to od razu a kobieta moja! Traktuję bardziej jak lwy polujące na... Co jedzą lwy? Czekaj. No było w Królu Lwie niedawno. Antylopy. Tak, lwy takie. Siedzi sobie taki lew na lwi skale i tylko patrzy na te wszystkie antylopy i się tak rzuca, jak tylko jest głodny na nie. Nie no, jeśli chodzi na przykład o mnie, czy podoba mi się każdy chłopak, najpierw musi mi się po prostu podobać. I to wyklucza 90% mężczyzn. A po drugie musi być gejem, to wyklucza kolejne 9% mężczyzn. Czyli zostaje ci już chyba tylko 1%? No. Jestem wymagający. Geje są bardzo wrażliwi i często płaczą. Ty w ogóle, to my jesteśmy totalnie inni w tym przypadku. Piotrek w ogóle nie jest wrażliwy. On jest, jego uczucia to jest jak skała, on zamiast serca ma skałę. Ja za to mam tak, że rzeczywiście często płaczę. Po prostu ja na wszystko reaguję strasznie emocjonalnie. Mhm. I nie wiem, coś nie działa i od razu płaczę. Coś jest nie tak i od razu płaczę. A ty totalnie nie. Ty wszystko ukrywasz chyba w sobie. No, jak prawdziwy mężczyzna. No, staram się być takim prawdziwym mężczyzną, takim panem domu, no. Nie lubię jakoś pokazywać emocji. Płacz to nie jest ogólnie coś, z czego się powinniśmy wstydzić, ale ja osobiście się wstydzę płakać. Taki już jestem. A czy jesteśmy bardzo wrażliwi?
Ty jesteś wrażliwy, ale tylko w środku. Jak się tak spojrzę i się otworzy tą puszkę Pandory, to o Jezu, ile wrażliwości tam jest. Nie powiedział ała, także chyba nie jest aż tak wrażliwy. Geje w szkole nienawidzili WF-u. Ty kochasz WF. Ja nienawidzę WF. Mam wrażenie, że te pytania są jakby ustawione trochę przeze mnie, nie wiem o co chodzi. Ale ja naprawdę uwielbiałem WF. Piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka. I jak tylko był WF, to ja byłem po prostu w siódmym niebie. A ja na przykład nigdy nie lubiłem WF-u. W sumie można powiedzieć, że już w podstawówce nawet dostawałem uwagi za to, że udawałem, że nie mam stroju. W pierwszej klasie, drugiej klasie podstawówki dostałem uwagę za to, że nie, powiedziałem, że nie mam stroju. Mhm. Później pani mi jakimś całkowicie totalnym przypadkiem zajrzała do plecaka i tam był mój strój. Już wiedziałam. Geju! Gej! Geje bardzo dbają o siebie. Ej, serio, jakoś strasznie ustawione te pytania. Ty w ogóle się nie dbasz, a ja totalnie o siebie dbam. No ja po prostu jakby, nie wiem, nie pasuję do tego stereotypu. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Próbuję odszukać tego powodu, dlaczego ja w ogóle z tobą jestem, skoro ja się zachowuję jak heterotyp kompletny. Cycuszki. Cycuszki. Nie, chyba jednak nie jest hetero. Czy dbasz bardzo o urodę? Trochę masz. Ja dbam bardzo, no. Ale to po prostu dlatego, że mimo wszystko ta uroda jest trochę pracą. W sensie po prostu, wiecie, dużo osób dziennie widzi moją twarz i nie chcę ich straszyć. Także zależy mi na tym, żebym ładnie wyglądał. Ja z tego powodu, z tego samego co Kasper, też raz na tydzień coś zrobię ze swoją twarzą, ale tak na co dzień to mi się ostatnio nie chce kremu nakładać. Tylko myję ryjec i to wszystko. Mycie Piotrek już nie jest hetero. Także musisz to zmienić. Musisz przestać myć twarz, bo to nie jest hetero. Albo możesz myć, ale tylko tym płynem 3 w jednym. Jak... Do twarzy, do włosów do i podłogi, do ciała. I do samochodu, i do podłogi. To jest 9 w jednym w ogóle. A. Geje są z reguły artystami. Piotrek za okno teraz przychodzi i patrzy w okno. O nie. A my się patrzymy do kamery, jak debile. No i co się lampisz? Co się... Nadal się patrzy. Ja ci tak w okna patrzę, jak przechodzisz? No właśnie. O czym my mówiliśmy? A, czy geje są z reguły artystami, fryzjerami? Wiecie, są takie powiedzenia, że co drugi fryzjer to gej, ale czy to jest prawda? Ciężko mi powiedzieć, ile jest w tym prawdy, bo wiecie, nikomu się tam nie zagląda do telefonu, czy ma na Tinderze ustawione mężczyźni, czy kobiety. Ale jednak wydaje mi się, że trochę prawdy w tym jest, że jednak geje mają trochę duszę artystyczną, nie? No, tak mi się wydaje, ale to też wydaje mi się, że nie wiem, w sumie rzeczywiście jest coś takiego, że więcej gejów jest artystą, nie? Jakoś tak, ale nie może, wiem, jak to jest. Może dlatego, że po prostu, nie wiem, niektórzy będąc hetero czują się, że nie mogą być artystami i tak chowają sobie to. Nie jest takie wymaganie ludzi, że jak jesteś mężczyzną, to nie możesz lubić być artystą. Bo to jest za mało to jest za mało męskie. Pocałunki gejowskie są obrzydliwe. Ogólnie to każde pocałunki są obrzydliwe dla mnie. Także nieważne, kto się całuje, ale dużo naszych widzów lubi, jak się po prostu cmokniemy. Ale nigdy się nie cmokamy dłużej niż sekundę. Przepraszamy. Geje uwielbiają chodzić na zakupy. Czy to jest kolejne ustawione pytanie? Bo na przykład ja lubię. A może ty naprawdę... Musimy zrobić ci test na geja, bo ty nie wydajesz się być gejem. No właśnie to. Każde pytanie, które tutaj jest ze stereotypów, ty mówisz nie. A ja mówię tak. No bo ja po prostu już taki jestem. No i ja nie lubię zakupów, bo po pierwsze wydajemy dużo pieniędzy. Po drugie chodzimy i się męczę przez to. Po trzecie po prostu mnie to nudzi. Nie lubię tak chodzić bez celu po sklepach. Jak bez celu? Szukasz tej jednej upragnionej rzeczy, której jeszcze nie wiesz czym jest, ale chcesz ją. Nienawidzę, ja po prostu jak mam sobie kupić spodnie, koszulkę czy coś, to jest dla mnie taka udręka, że nie. Bycie gejem to choroba. Wiecie co? 2 lub 3 moich lekarzy wiedziało o mojej orientacji i nie wysłali mnie na, nie wiem, do jakiegoś sanatorium dla gejów, żeby mnie tam wyleczyli jodem. Także nie wydaje mi się, żeby to była jakaś choroba. A jeśli jesteśmy chorzy, to jesteśmy chorzy przewlekle już od nie wiem ilu. Ty jesteś od 25 lat, ja jestem od 17. Ja nie mam 25 lat. No będziesz zaraz. A ty za chwilę... No przyznaj się, no przyznaj. To sobie też dodaj, ty masz 18 w takim razie, jak no ja mam 25. 18 i 25, no. Zadowolone? Tak. Jesteśmy gejami, bo taka jest moda. No wydaje mi się, że to przez ciągłe przesiadywanie przed komputerem. Tak. I te 5G, to wszystko to tak wpływa na nas, że nam się po prostu w mózgach poprzestawiało. I nie dość, że mamy koronawirusa przez to 5G, to jeszcze my jesteśmy homo i coś na pewno jeszcze złego. Jeszcze sushi.
Nie lubię akurat sushi, ale sushi jeszcze jedzą te geje, gejusy, obrzydliwcy. Ja też nie lubię sushi. Któryś na pewno je. Ale właśnie, może jeśli chodzi o to pytanie, czy jesteśmy gejami przez to, że taka jest moda, wydaje mi się, że bardziej jest moda na to, żeby po prostu być sobą teraz. Bo jednak wcześniej ludzie totalnie wstydzili się samych siebie i nawet jeżeli ktoś był rzeczywiście gejem, to specjalnie nawet zakładał rodzinę z kobietą, żeby tylko nikt inny nie zauważył, że on jest gejem. No tak, bo i tak naprawdę to tworzyło to, że później ta kobieta mimo wszystko dowiadywała się o tym, że on jest gejem. I tak naprawdę no, cała rodzina się zadatywała i czy to ma sens? Czy nie lepszy jest teraz ten trend, gdzie ludzie po prostu są sobą i pokazują, że są sobą? I dlatego się mówi, że geje rozwalają rodzinę. Ej, wyjaśniliśmy wszystko. Po prostu... To może w takim razie geje nie będą rozwalać rodzin, jeżeli po prostu będziemy je akceptować. Geje liżą się w miejscach publicznych. Czy my się w ogóle kiedyś całowaliśmy w miejscu publicznym? Tak serio. Najbardziej publiczne miejsce, w którym się całowaliśmy, to autostrada, jak jechaliśmy autem i nikt tego nie widział. Ale to było w samochodzie. No tak, w samochodzie, no na autostradzie. Nie wiem, w lesie się kiedyś pocałowaliśmy? Może się zdarzyło? Nie, nie. Ale my ogólnie jakby w ogóle nawet nie chodzimy za rękę na ulicy. Nawet na siebie czasami słodko nie spojrzymy. Widziałeś kiedyś w ogóle parę gejów, którzy ci za ręce? Nie, ale wczoraj jak szliśmy, to widzieliśmy w Oszą dwie dziewczyny, które idą za rękę. O, super. Nie wiem, może to były przyjaciółki. Może się bardzo lubią. Geje chcą mieć o wiele wyższe prawa od innych ludzi. Oczywiście, że tak, my chcemy być nad ludźmi. Tak, chcemy przejąć świat, chcemy, żeby wszyscy byli gejami. A wiecie, że jak wszyscy będą gejami, to nie będzie się miał kto rozmnażać i... I zniszczymy ludzkość. Tak. Secret plan, nie mówcie nikomu. Geje skaczą z kwiatka na kwiatek. No jakoś to musiałem napisać, po prostu, nie wiem. Stereotyp geja jest taki też, że on jakby nie przywiązuje się do drugiej osoby, tylko jakby zalicza i przechodzi do kolejnej i do kolejnej i do kolejnej. To, że my jesteśmy 2 lata, to jest chyba jakiś cud. Niektórzy nasi fani nawet są razem ile już tam? 10 lat? Mhm. Cud. Cud na ziemi. Czy geje skaczą z kwiatka na kwiatek? No myślę, że to zależy już totalnie od człowieka. Jeśli ktoś jest hetero, to też może skakać z kwiatka na kwiatek, zaliczać panienkę co drugi dzień, jak mu się podoba, ale to już kompletnie nie jest nasza sprawa, tylko sprawa każdego indywidualna. Czy geje powstają od patrzenia na tęczę? Zdecydowanie tak. Oj, na 100%. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten sposób. A już na pewno oglądając nasze live'y, gdzie my się po prostu raz na live'a pocałujemy, już na pewno wtedy zostaniecie gejami, także jeśli chcecie, to wpadajcie na kanał Jasper codziennie o 20. Zapraszam was również na nasze Instagramy Jasper i Harazynski. Tym samym dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnych. Cześć! Cześć, pa, pa!